W świecie One Piece pojęcie króla nabiera wielu znaczeń, zwłaszcza w kontekście takich postaci jak Joy Boy i Imu. W ostatnim rozdziale Emmet, starożytny żelazny robot, który uczestniczył w wojnach z pustego wieku, wyraził żal, że nie uczynił Joy Boya królem. To zainspirowało mnie do refleksji nad tym, co właściwie oznacza bycie królem. Na przykład piraci walczą o tytuł króla piratów, który ma symbolizować najwyższą rangę, jaką może osiągnąć pojedyncza jednostka w świadku pirackim. Dla Luffy'ego król to osoba, która jest najbardziej wolna na świecie. Jednak ten idealistyczny pogląd kontrastuje z bardziej tradycyjnym postrzeganiem królowania, gdzie władza wiąże się z dominacją oraz siłą. Przy czym Joy Boy i Imu reprezentują dwie różne skrajne ideologie. Z jednej strony mamy Joy Boya, którego ideały mogły być związane z maksymalną wolnością, ale potem potencjalnie prowadzącą do anarchii. Z drugiej strony jest Imu, który stawia na silną centralną władzę, zapewniając bezpieczeństwo, ale kosztem wolności i indywidualnych praw. To starcie ideologiczne można interpretować jako konflikt między wolnością a porządkiem lub między anarchią a tyranią. Imu sama, jako zwycięzca z pustego wieku, utrzymuje swoją władzę z ukrycia, kontrolując światowy rząd i kształtując świat według własnej wizji. Pomimo tego, że jego rządy są brutalne i despotyczne, można przypuszczać, że jego celem było utrzymanie stabilności na całym świecie za wszelką cenę, nawet kosztem ludzkiej wolności. Więc Emmet, który żałował, że nie uczynił Joy Boya królem, może odnosić się do straconej szansy na inny, bardziej wolnościowy świat. Może to być również wyrazem refleksji nad tym, jak inna mogła być historia, gdyby to Joy Boy objął władzę i byłby on królem, który może kierowałby się ideami wolnościowymi, a nie bezpieczeństwa. Zatem warto pamiętać, że pojęcie króla nie jest jednoznaczne. Dla Imu najpewniej król to ten, kto rządzi, zapewniając bezpieczeństwo i porządek, choćby kosztem wolności, a dla Joy Boya król mógłby oznaczać zupełnie coś innego. Na przykład zupełną wolność jednostki, która być może zagrażała stabilności świata. Żal Emmeta za Joy Boyem wskazuje na refleksję nad utraconą szansą na świat oparty na innych wartościach. W końcu, kto jest prawdziwym królem, zależy od tego, jakie wartości uznamy za najważniejsze. Nie bez powodu w historii różni władcy tak się od siebie różnili, zyskując różnorodne przydomki. Więc czy świat, w którym rządził Joy Boy, byłby lepszy? A może to Imu uratował świat przed czymś jeszcze gorszym, o czym jeszcze nie wiemy? Te pytania pozostawiam otwarte, prowokując do głębszej refleksji nad naturą władzy i wolności. Ja byłem Kapelusznik, dziękuję za oglądanie i na razie.